Was w kolejnym odcinku z naszego biznesowego wyzwania. Babka jak zwykle zaczyna dzień od otwarcia lokalu, bo jak żeby inaczej. I już widzę, że zapomniałam tutaj zmienić tej kasy, także super. Znowu będą nam tutaj wchodzić i przeszkadzać. No ale trudno. Jest pierwsza klientka, chodźmy jej pomóc. No bo to muzykę samo słychać. A ty co, przez ściany kupujesz stary? A może przez okno zobaczył, no dobra. Uznajmy, że tak było. Zobaczył przez okno, no i wiecie. Widzisz, babka? To zasuwaj. Bo my tu gwiazdek potrzebujemy. O, już niewiele nam zostało. To jeszcze tam stoi? O, już idzie chyba do kasy. No. To idź tam, przyjmij od niej hajs. I od niego też. Spokojnie, to odejdę, zaraz do ciebie podejdę. Czego ty szukasz? Aha, no dobra. Już ci pokazuję. Chodź tu szybko do kasy. No już akurat musiałeś podejść do tego. Ja chciałam to uzupełnić. Patrzcie ją, no. Dacie mi te gwiazdki? Jeszcze jednej mi brakuje. Nie bądźcie tacy. Ja się tak staram. Na tworzeniku nie ma? Kto tam kupił 3 budy? Czy ja tego nie uzupełniłam? Sama nie wiem, czy ja tego nie uzupełniłam, czy ktoś to kupił. Nic się nie przyglądaj. Nie masz czasu na takie głupoty. Już jest 16? O rany. No dobra, nie mam pytań. Chyba dzisiaj sobie poradzimy bez naszej kasjerki, bo zobaczę, jaki mamy słaby ruch. W ogóle, jak mi teraz to wolno idzie. I teraz 2 gwiazdek mi brakuje? Kto mi zabrał gwiazdkę? Co jest? Czy ja mogę je stąd wyrzucić? Napieprzymy kasę. O, ta jednak coś kupuje, dobra. Masz szczęście, bo już miałam ją wywalić. Patrzcie, no nie dostanę tego 7 poziomu dzisiaj. Ja nie wiem. W ogóle ktoś mi tu nawrócił. Nie, ja teraz muszę pamiętać, żeby to zmienić. Pewnie znowu zapomnę i na tym się skończy. Dajesz, bata, dajesz. Spróbuj troszkę podbić tych gwiazdek, bo tak słabo nam idzie.
to nie jest nasz szczęśliwy dzień. O, bo tutaj towar nieuzupełniony. Dobra, i tak zamykam ten sklep teraz. Idźcie w diabły. Coś kupił? Tak, no to idź jeszcze do kasy. A wy wypad stąd, gówniary. Przyszły mi tutaj i będą... Och, co za simy. O, jest siódmy poziom, akurat na koniec tego dnia, super. No dobra, moi drodzy, to ja z Beatką jak zwykle uzupełniam towar i widzimy się w czwartek rano. Dobra, mamy kolejny dzień i Beata otwiera nam biznes. Ostatnio wybiliśmy chyba siódmy poziom w poprzednim dniu i teraz mamy 15 gwiazdek i patrzcie nawet... No nie, myślałam, że coś ten... Jesteśmy na plusie, ale nie. Nie za bardzo. Ale nie jesteśmy też na minusie, więc nie jest źle. O, przyszedł ktoś w końcu. A no i nareszcie zmieniłam tutaj to. Nie wygląda to najlepiej, ale lepiej tak niż było przedtem. Chociaż... Co to za jakieś przytulańce do jasnej ciasnej? Beata, ja się cieszę, że ty masz tylu przyjaciół, ale wiesz... Żebyś tak zaczęła jeszcze zarabiać coś. Aha. Landgrab nas nie odwiedza. Ostatnio tak go wycisnęliśmy, że chyba już po prostu nie chce tu przychodzić. Bo wie, jak to się dla niego skończy. Oj, wie. A nie, wydawało mi się, że ktoś do kasy podszedł, a ona tylko czegoś szuka. No idę już do ciebie, Lidia. On jest dziennikarzem? Widziałam, że masz notesik, magiczny notesik. Gdzie tak latasz, koleś? O! A idź w diabły, myślałam, że ty chcesz mi... Aha, co, teraz napiszesz, że jestem niedobra, bo nie gram sobą w łapki, tak? Spróbuj napisać coś swojego, w ogóle... Jaką ty masz twarz kartoflaną? Masakra. Kartoflana twarz. O Jezus, już tyle się wyprzedało tych chomików? Czy oni w ogóle... Czy cała Dolina Niezbędna się zmówiła, że będą mieli chomiki i szynszyle? W sumie chyba nie ma chomików. To jest nie dwa, tylko są szynszyny. Tak, trochę zmieniłam perspektywę, bo... Tak to cały czas z drugiej strony nagrywałam. A taka odmiana na dwa ostatnie odcinki może. Mam nadzieję, że dwa ostatnie. Zobaczymy. Panie, pan mi wszystkie chomiczki wykupił. A właściwie to klatki na chomiki. A ja dalej z tymi chomikami. To szynszyle są, kurde. To weź jeszcze z nim pogadaj. Weź uzupełni, bo zaraz przyjdzie która i znowu jej się nie spodoba. Że brakuje towaru. O, ocenia przedsiębiorstwo. On nie może do mnie wejść. Przykro mi, Gerwazy, poczekaj chwilę. Po uważnym przyjrzeniu się twoim przyjaciel z klasą. Ha, ha, ha. No pisz, pisz, bo mi tutaj mało klientów ostatnio przychodzi. A mnie się to nie podoba. Bo jest ich tak mało, że nawet nie potrzebuję wzywać mojej pracownicy. A ja to może zapiszę sobie, skoro to jest lokal z klasą, to jest dobra. Już jest zapisane, to nie ucieknie recenzja. Tak sobie patrzę, czy kogoś tam nie ma. Co oni tak stanęli, jak byli ci wszyscy? Troje. Znowu jakieś pogawędki. Ja nie wiem, co za ludzie. Nie mam siły. Ona, czy ona u mnie nie pracuje, ta Elżbieta? Tak mi się kojarzy, chyba ją w restauracji zatrudniłam. Też nie wiem. Ja już nie wiem, kto u mnie pracuje, jak to nie. Wypad stąd. Jak go wyprosić?
Patrzcie, bałagan mi tylko robi. Jak ja mam osiągnąć sukces, jak klienci są tacy jakiś niedorobieni. Co ona tu nie robi? Idź sobie stąd. Wszystkim chodzi psikusy robi, a nic nie kupuje. Nara ci. Żegnaj. W dupie mam tutaj gwiazdki. Wynoś się stąd. I więcej nie wracaj. No. Do szkoły. Uczyć się. Gamoniu. Może na ostatni dzień, jak już będziemy mieli 9 poziom, Bata zaprosi tutaj wszystkich swoich przyjaciół i oni będą kupować, tak? Taki mały cheat. Zadzwonimy po klientów. No i? Cisnąć Batka. Nie zatrudniaj jej. Tylko jej sprzedaj. O, w końcu przychodzą jacyś ludzie więcej. Może recenzja zaczęła działać. Ktoś na dworze? Nie. Gdzie idziecie? Klatkę pokazać, dobrze. Tutaj chodź do nich troszeczkę, bo oni tutaj tacy za długo myślący. Chodź do kasy. Jak tam stan naszych gwiazdeczek? 6. Chyba nie docisnę dzisiaj. Widzicie, oni są jacyś tacy niechętni ci klienci. Ja nie wiem. Jakoś opornie te gwiazdki nam idą. Niby się wszystko sprzedaje i oni są zadowoleni, ale gwiazdek jakoś tak nie przybywa. Nie wiem czemu. Chociaż lubią się tak wieczorkiem zejść. No tylko, że Batka jest już zmęczona. Nie ma toalety. Tak, oczywiście mi się wyłączyła gra i nie wiem już co ja do was gadałam, a co nie, także no. Nieważne. Mam nadzieję, że... What the hell? Co ty tu robisz? Przecież ja jej nie wzywałam. 7 poziom? Nie, no dobrze, przecież... Ja nie wiem, o co chodzi. Przyszła se do pracy. Bez pytania w ogóle. O wysypie pierwszej, spoko, nie? Nie mam pytań. To idź sobie, psiku. Chcę właśnie dobić tylko do 8 i zamykam. I kończę ten odcinek, bo to jest jakaś masakra. Już mam dosyć tej gry, jej ciągłych problemów, wyłączania się, nie wiadomo dlaczego i po co i jak. Cieszę się, że już kończę ten biznes naprawdę. I czego jej te minusowe gwiazdki lecą, no? Daj
spokój, Beata. Nie denerwuj mnie też, już mam dosyć. Też mam dosyć. Ogarnij się te zdobądź gwiazdki i zamykamy. Wszystko leży w twojej kwestii. Beata. Jedna gwiazdka do diabła. No. Zamknij to. Do widzenia Państwu. Żegnam. O rany, to było trudne. To nie wiem, ile mi jeszcze odcinków z tego wyjdzie, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że kolejny będzie już ostatni. Po prostu. Taką mam nadzieję. No dobra, ja muszę ją ogarnąć. No i Genowefa tutaj obsłuży tą babcię. W ogóle nie wiem, skąd ona się tutaj wzięła. Ja jej nie wzywałam. Wywaliło mnie z gry. Włączyłam ją jeszcze raz i proszę bardzo, pojawiła się po prostu, nie wiem. Genowefa może miała, przeczuwała, że po prostu Beata potrzebuje pomocy, wsparcia psychicznego i w ogóle. Dobra, wyślij ją do domu, no i ja tutaj ogarnę Beatkę, bo jest w opakowanym stanie, uzupełnię nam towar i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Także trzymajcie kciuki, żeby był ostatni. Do usłyszenia i pa pa!